Nadal trwa rejs nocny. Kapitana sen zmorzył. W kajucie Warnowski zapada w sen. Mroczne opactwo, a on mnichem, którego sądzą za czyn podły, zgwałcenia zakonnej siostry. Lubieżny grzech w sadzie klasztornym, płaszczem infamii go okrył. Zwątpił w życie, po czym dokonał samobójstwa w głębinach morza. Klecha głowacz, pół ryba, pół człek, upiorem został za karę, snującym się od setek lat wokół klasztoru, budząc strach, gdy siły wyższe uznały w końcu, że odpokutował, powrócił znowu do rodu ludzkiego jako marynarz. W snach nawiedzały go dawne przeżycia. Klecha głowacz, pół ryba, pół człek, upiorem został za karę, snującym się od setek lat wokół klasztoru, budząc strach. Klecha głowacz, pół ryba, pół człek, upiorem został za karę, snującym się od setek lat wokół klasztoru, budząc strach. Właśnie tak. Właśnie tak. Właśnie tak. Klecha głowacz.